Nie żyje jeden z najsłynniejszych tajemników Putina z grupy Wagnera. Mowa o Władimirze Andonowie, zwanego także katem, który uczestniczył w wielu ważnych dla Putina operacjach. Według ujawnionych informacji, Władimir Andonow został zastrzelony przez ukraińskiego snajpera w okolicach Arkowa. Władimir Andonow walczył w Syrii, Libii, także Mali, a przede wszystkim właśnie na Ukrainie. Słynął z niezwykłej brutalności wobec jeńców wojennych, a także ludności cywilnej, stąd jego pseudonim Kat. Pochodził z Buriacji na Syberii, a zastrzelony został w nocy podczas rekonesansu ze swoim kolegą. Grupa Wagnera to jedna z najbardziej tajemniczych formacji zbrojnych na świecie. Jest wszędzie tam, gdzie są rosyjskie interesy. Powstała najprawdopodobniej w 2014 roku, a jej założycielem jest Jewgeni Prygorzyn, który jest wpływowym rosyjskim biznesmenem. O całej sprawie informował Wiktor Kowalenko, którego twita zobaczą Państwo na ekranie. Co sądzą Państwo o grupie Wagnera i czy słyszeli Państwo wcześniej na temat tak zwanego kata, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. W mediach, podobnie jak w każdym sporze, sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, by zawsze wygrywać. Można zrobić to w tym miejscu, a w tym miejscu wyświetlą się Państwu inne nasze materiały. Dziękuję bardzo, Mikołaj Dowieko, redakcja goniec.pl, a to był program Analiza.